Dzień dobry. No chłopaki, dajcie po dwie dychy na młodzież, dostaniecie kalendarz. Dawać po dwie dychy. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Drodzy Państwo, zanim złożymy sobie życzenia świąteczne i przełamie się opłatkiem, chciałbym kilka zdań powiedzieć na temat sytuacji naszego klubu. A przede wszystkim chciałbym Państwa zapewnić, że konsekwentnie realizujemy nasze założenia naszego planu naprawczego i to w zakresie finansów, jak i w zakresie sportowym. Już nawet w tej chwili, chociaż jesteśmy dopiero w połowie drogi, patrząc z perspektywy sezonu piłkarskiego, możemy wiele pozytywów wskazać. Ja chciałbym przede wszystkim bardzo podziękować wielu osobom i instytucjom, które wspierają nas na co dzień. W pierwszej kolejności chciałbym podziękować panu prezydentowi Lubawskiemu i Radzie Miasta za decyzję. Bardzo trudne decyzje, ale dla nas, dla funkcjonowania naszego klubu kluczowe. Bardzo dziękuję też Radzie Nadzorczej za wsparcie, którego doświadczam, szczególnie w trudnych momentach, które też mieliśmy. Dziękuję również wszystkim pracownikom naszego klubu za ich pracę codzienną, sumienną i za wsparcie, którego na co dzień też doświadczam. Dziękuję bardzo wszystkim sponsorom naszego klubu, bez których trudno byłoby realizować nasze zamierzenia. Chciałem też podziękować trenerom, piłkarzom i tej pierwszej drużyny i pozostałych drużyn, którzy z dużym zaangażowaniem i poświęceniem swoją pracę wykonują. Jestem przekonany, że te efekty rzeczywiście pojawią się, jeżeli dalej z takim zaangażowaniem będziemy wszyscy pracować. Nie mogę też zapomnieć o pracownikach Mosiru, których na co dzień spotykamy. Chciałbym im podziękować za ich taką żmudną, ale bardzo rzetelną pracę w przygotowanie obiektów treningowych, co w efekcie umożliwia naszym piłkarzom trenowanie i rozgrywanie swoich meczów w warunkach komfortowych. Bardzo dziękuję kibicom. Dziękuję też dziennikarzom, mediom lokalnym, które tworzą dobrą atmosferę wokół klubu i wszystkim osobom, które dołożyły swoją cegiełkę również do funkcjonowania naszego klubu. Z okazji zbliżających się świąt chciałbym Państwu życzyć i sobie również przy okazji, abyśmy spędzili wiele radosnych chwil świątecznych w gronie rodziny, przyjaciół, w atmosferze wzajemnej życzliwości. A w nowym roku, aby spełniły się Państwa marzenia i zrealizowały plany te prywatne i zawodowe. Jak co roku spotykamy się tutaj w budynku Korony, by złożyć sobie życzenia. To znakomita tradycja, ale to również taka okazja, by podziękować. Podziękować panu prezesowi, podziękować trenerowi, trenerom, zawodnikom, sponsorom, kibicom, bo dostarczacie nam, Kielczanom, ogromnej ilości emocji, wrażeń, pozytywnych wrażeń, bo sport jest rzeczą dobrą, to nie ulega wątpliwości. Wszyscy mamy wiarę, że to najlepsze dopiero przed nami,
że powoli będziemy budować sukcesy. Po to, żeby zbudować sukcesy, potrzeba jest wiele elementów, ale będziemy się o to starać, żeby tak się stało. Życzę Państwu, by te święta były spokojne, radosne, byśmy troszeczkę wyhamowali, żeby w tym pędzie całym, żeby nie zapomnieć o najbliższych, żeby móc przyjrzeć się im, porozmawiać z nimi, bo często okazuje się, że trochę zapominamy o swoich bliskich, że nie dostrzegamy, że są dobrzy, bo ludzie generalnie są dobrzy, ale trzeba chcieć zobaczyć. I wierzę, że również nowy rok przyniesie nam zarówno emocje, których doznaliśmy w tym roku, ale i wielkie sukcesy, czego sobie życzymy i życzymy Państwu. Wszystkiego dobrego. Dziękuję, że dziś, jak co roku, mogę z Wami się spotkać podczas tego wigilijnego spotkania. Mimo, że aura na zewnątrz jeszcze nie świąteczna, tutaj już w środku czuć ten klimat nadchodzących świąt. Szanowni Państwo, pragnę z tego miejsca w imieniu swoim oraz Rady Rada Miasta Kielce podziękować Wam za promocję sportu w naszym mieście, jak również życzyć zdrowych, wesołych świąt, samych zwycięskich spotkań, a szczególnie, aby to najbliższe z Legią zaowocowało dla nas kompletem punktów i wszystkiego najlepszego w nowym roku. Mówiłem już piłkarzom, zawodnikom, że jest taka teologia piłki nożnej, której chodzi o to, by wystrzelić więcej bramek niż przeciwnik, bo w piłce nie chodzi o to, by w ogóle bramek nie stracić. Można stracić, ale wystrzelić więcej niż przeciwnik. I dlatego w piłce można przegrać u siebie z Termaliką, ale jak się wygrywa z Legią na wyjeździe? Pod takim warunkiem. Można przegrać u siebie z Łęczną, ale pod warunkiem, że się wygrywa z liderem na wyjeździe. Właśnie to jest piękno piłki nożnej i na tym to polega. I też to się przekłada na takie życie nasze też codzienne, duchowe, na nasze różne relacje takie społeczne, też rodzinne, to takie życie osobiste. Nigdy nie będzie tak, że nasze życie będzie idealne, że w tym życiu nie będzie jakichś porażek, rozczarowań, trudności, ale chodzi o to, by więcej było sukcesów, by więcej było dobra, by więcej było po prostu zwycięstw. Głęboko wierzę, że kolejny rok, który przed nami, to rok sukcesów przede wszystkim dla Korony. Panie Prezydencie, jakoś tak się składa, że od wielu lat tu możemy się spotkać i zawsze mimo różnych problemów, trudności, to jednak ten rok jakoś dobrze się zamyka, że ciągle mamy Koronę w Ekstraklasie i ciągle mamy zespół, który ma wielki, ogromny potencjał. Mamy ambitnego trenera i tak jest teraz. I z tego się bardzo cieszę. I też głęboko wierzę, że to rok wielu sukcesów także dla Państwa, dla wszystkich, którzy dzisiaj tu się gromadzicie, którym bliskie jest dobro tego naszego klubu, dobro tej naszej Korony. Oryginalna piłka meczowa Ekstraklasy, to jest dokładnie taka piłka, której tak naprawdę nie można chyba w Kielcach będzie kupić. Wartości ponad 500 zł, to jest piłka, którą grają piłkarze Korony Kielce. Podpisana oczywiście przez wszystkich piłkarzy Korony Kielce. Witold Bakalarz, wielki kibic sympatyk Korony Kielce.